Witajcie, w dzisiejszym teście sprawdzimy dmuchawę ciepła na grzewnicę elektryczną firmy Warntec albo Warntec EWP3-3KW. To jej siła oczywiście. Testujemy ją bardziej z ciekawości, ponieważ jest zbyt głośna, aby dogrzewać nią w czasie nagrywań materiałów dla Was. Czytałem na wielu forach, że ludzie poszukują złotego środka, taniej, mocnej dmuchawy, która ogrzeje ich garaż. Niektórzy polecają im nawet mniejszy sprzęt do nagrzewania niż ten, który dzisiaj będziemy testować. I twierdzą, że naprawdę daje radę i ogrzewa tą powierzchnię. Jednak podchodzę do tego bardzo sceptycznie. To jest nasz Warntec. Z tej strony macie charakterystykę główną, czyli główne atuty według producenta, a z tej strony macie dane techniczne. A teraz spójrzmy na nią z bliska. Obudowa, stojak są metalowe, nie wygląda na to, żeby ten lakier, który pokrywa tę powierzchnię, miałby się łuszczyć. Jedyny element, który plastikowy, który teraz widzę, to jest właśnie tutaj ten system przełączników i rączka, która jest przytwierdzona do metalowej obudowy. Tak jak widzicie, cała nasza nagrzewnica dmuchawa ciepłego powietrza jest elegancko, estetycznie wykonana. To znaczy mamy tutaj ładny śrubunek, ładne pokrętła, wszystko się zgadza, są graficzki przedstawiające. No po prostu lux malina torpeda. Tak jak widzicie, znajduje się tutaj dodatkowo obrazek, który mówi o tym, abyśmy nie suszyli naszych ubrań na naszej nagrzewnicy. Jest to de facto taka odpowiedź również, jak w McDonaldzie macie na kubeczkach, że gorąca kawa jest gorąca. O, to jest na tej samej zasadzie. Tak samo tutaj to jest gorące, nie możemy tego przykrywać. To jest oczywistością oczywistą, ale taki obrazek się znalazł i chwała za to twórcy tego fantastycznego sprzętu. Ten sprzęt jest w rewelacyjnej, niskiej cenie 179 zł. Możecie go zamówić już u nas. Nasi konsultanci czekają na infolinii. Dzwońcie na numer, który pojawi się z tej strony. Czuję się jak DJ na DJ-ce. Czy chcecie poczuć tę moc? Ja się pytam, czy chcecie poczuć tę moc? Lewy sektor, prawy sektor, jazda! Odpalam bas. Nie, no żartuję. Przejdźmy zatem do odpalenia tej fantastycznej maszyny. Mamy tutaj trzy poziomy, wiatrak, półgrzałki, pełna grzałka. My oczywiście dajemy na moc i wjeżdżamy na max. Słyszycie? Wiktory. Daje ciepło, daje ciepło. Czy jest mocny nadmuch? Daliśmy na pełną moc. I czy nadmuch jest mocny? No powiem szczerze, nie zerwie mi peruki z głowy. Na pewno nie jest to jakiś odrywacz rąk, ale to ciepło czuć. A zaraz użyjemy specjalnego miernika temperatury, czyli temperaturomierza, aby ocenić ciepłotę tej nagrzewnicy. Przechodzimy zatem do mierzenia i teraz od razu Wam opowiem pewną urban legend. Miałem znajomego, który stanął kiedyś przed takim urządzeniem i on było bardzo ciepło. Takie bardzo ciepłe i one go tak rozgrzało, że stał się cieplakiem. Tak jak widzicie, co my tutaj mamy? No 100 stopni, 90, wyskakiwało mi. Troszeczkę dalej oczywiście damy, ta temperatura będzie się zmieniać, 120, jakieś 130. Nie wiem, na ile to są oszukanki względem samego nadmuchu. Zaraz zobaczymy, jak zmniejszymy ten nadmuch. Jak się naprawdę tak klasyfikuje, a właściwie mamy 80, 90. No w tych granicach do stówki. Dzisiaj na szybko zrobiłem pomiar jednego grzejnika, to widziałem, że grzejnik miał 55, taki domowy, biały. Ale też nie dam sobie rączki uciąć, bo nie wiem na jaki był ustawiony próg. Mamy 60, no widzicie, czysta wariacja. A więc przejdźmy teraz do testu właściwego, czyli zmierzymy temperaturę, jaka jest w studiu i zobaczymy w czasie jednej godziny, o ile stopni nagrzeje nam nasza nagrzewnica powietrze i jak mocno podkręci, a właściwie podgrzeje naszą atmosferę. A więc tak, przy suficie wiemy, że tam będzie ciepłe powietrze nam się odkładać, mamy 2,8, a przy podłodze, moment, przy podłodze minus 0,9111. O, dokładnie, przed chwilą było, no teraz to, czekajcie, jeszcze raz, o, minus 1, no przy podłodze 2,8, 2,3 teraz, 2,4, 2,5, no i 2,8 przy suficie. Przejdziemy zatem do włączenia naszej nagrzewniczki na godzinę czasu. A więc podsumujmy test naszego Warntec'a. Na pewno zastanawiacie się, czy takie małe urządzenie jest w stanie ogrzać Wasz garaż. Nasz garaż ma około 30 m2 i jest wysoki na 2,5 m.
Patrząc, czy jest dobrze izolowany, no nie jest najgorzej, chociaż nie jest to nic wybitnego. Mamy delikatne szpary przy naszych drzwiach uchylnych. Nasz test jest obiektywno-subiektywny. Dlaczego? Dlatego, że kręcąc dla Was inne odcinki i w tym czasie dogrzewając się, musiałem niestety kilka razy wyjść z garażu, otwierałem w tym czasie całe wielkie skrzydło uchylne. Więc całe drzwi były uchylone. Tak czy siak, nasz warmtek ogrzał powierzchnię, ogrzał nasze powietrze do jakich stopni? Zaczynaliśmy od minus 1, bo dzisiaj musieliśmy jeszcze raz nagrzać, to znaczy jeszcze raz robiłem ten test. Było minus 1, kiedy zaczynaliśmy. Temperatura przy suficie to było około 10 stopni, w tym momencie jest 7, dlatego że znowu tutaj wietrzyłem, chodziłem i tak dalej. Było około 10 stopni, na tej wysokości mieliśmy około 5 stopni, czyli tak jak tutaj teraz poruszamy się, a przy ziemi było to 1 stopień na plusie, 1,5 stopnia na plusie, jakoś tak. Jeżeli bym nie otwierał tych drzwi, na pewno temperatura byłaby jeszcze wyższa. Czy jest sens? Wydaje mi się, że jak najbardziej. 45 minut pracował do godziny czasu i załóżmy, że ogrzałbym i na tej powierzchni do 7-8 stopni, to naprawdę jest zupełnie inna różnica względem minus 1, tak? Minus 1 jest hardkorowe, plus 5, plus 8 już jest dla mnie zajebiście. Najważniejszy fakt jest taki, że przy takiej temperaturze, którą serwuje nam to urządzenie w ciągu godziny ogrzewania, jakbym tutaj pracował 8 godzin, to bym się 8 godzin grzał, ewentualnie bym ustawił na mniejszy obieg, jesteśmy w stanie normalnie pracować. I to jest najważniejsze. Sprzęt jest mega tani względem tego rezultatu. Nie wiem, jakby sobie poradził przy minus 10, minus 5 i tak dalej, no bo wtedy to i tak byłoby hardkorowe, tak? Mielibyście minus 10, nawet jeżeli ogrzeje Wam do 10, to jest 0 stopni i tak byłaby lipa. Ale przy takich małych różnicach, względnych małych minusowych, na ten moment jest to bardzo dobry wybór. Tymczasem dzięki za oglądanie naszego kolejnego testu. Do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie komentarze, piszcie, co byście chcieli jeszcze oglądać. Wspierajcie nas, sprawdźcie konto na Patronite i to wszystko. Do zobaczenia, cześć, na razie.